Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Heat. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. A jeśli podoba wam się seria z tej gry, to koniecznie zostawcie łapę w górę. I startujemy. Pyk. Co będziemy robić dzisiaj? Będziemy robić znajdźki. Będziemy szukać znajdźki, ukryte rzeczy. Będziemy robić billboardy, skakać, driftować na strefach pomiarowych. Co prawda jeszcze fabułę mam do zrobienia, ale na razie chcę sobie porobić te inne rzeczy, bo za to można mieć ciekawe furki, odblokować sobie. No i jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie mamy pierwszą znajdźkę. Niektóre te rzeczy jeszcze są zablokowane, gdzieś tam poukrywane po świecie, ale do niektórych mamy już dostęp i niektóre widać już, jeśli koło nich przejechaliśmy wcześniej, prawda? Mamy już odpowiednie samochody przygotowane do strefy driftu i do robienia tych wszystkich rzeczy. Natomiast ostatnio próbowałem sobie nabić tutaj prędkość i było mi ciężko. Wziąłem sobie tego mojego ziomeczka McLarena i nawet jakoś to szło, ale brakowało mi kilku kilometrów i nie nabiłem tej wymaganej prędkości. Tu trzeba uważać, bo jest spory ruch uliczny i można przywolić. Patrz! No i brakuje! I to sporo brakuje, to nie tak, że dużo brakuje, to brakuje sporo! Spróbujmy wsadzić tutaj nitro 1x6 kg w zbiornik. To powinno mi dać większego boosta. Dodatkowo jeszcze mam zwiększoną moc tego nitra, więc no, powinno się udać. Sprawdźmy to. Najgorszy jest ten ruch uliczny, bo on się kurde wcale nie zmniejsza w nocy. Jest prawie taki sam jak w dzień. Może trochę inne pojazdy jeżdżą. Jestem zaostry dla Anny. Po prostu czasem wpada w kłopoty na własne życzenie, a czasem zwyczajnie ma rację. Udało się. Chciałem poświęcić auto i się rozbić, ale udało się nabić te kłopoty. Kurde, patrz, prawie zniszczyłem całkowicie samochód. Tutaj już mamy wszystko pozaliczane, tu mamy jakieś hopy. Do hopek to ja mam Golfinę. Kurde, dużo tego jest do robienia, do szukania tutaj, nie? Ale porobimy sobie wszystko. Tutaj mamy billboardzik. No i tak, będzie trzeba zmienić furkę. Tutaj mamy wyścigę. Sobie na wyścigu zmienimy na Golfa. Nie będziemy naprawiać specjalnie tego samochodu. I zmieniamy Riasta 3. Bierzemy Golfa i tam trzeba podjechać, ogarnąć temat. Hops. I jedziemy. Cześć, to będzie tutaj jakiś skok, nie? I poszedł, troszeczkę żeśmy go ostatnio przerobili. To powinno być łatwe. Dobra, kolejny billboardzik załatwiony. I tu znowu musimy zmienić na McLarena. 338 może być ciężko dla Golfa. Chociaż sprawdzę, jaką on ma prędkość maksymalną. 326, no, może być trudno dla niego. Znowu muszę furę zmienić. No. Jeszcze nie udało mi się stworzyć takiego uniwersalnego tuningu, żeby móc mieć jeden samochód do wszystkiego. Do skakania, do driftowania. Nie mogę ruszyć. Aha, dobra. Żeby mieć do skakania, do driftowania. No do wszystkiego po prostu. Bardzo ciężko, albo jest to niemożliwe, żeby to zrobić. No ale tutaj mamy McLaren. No właśnie, czy ja nie tyle wyciągnę? Niby 370 powinien polecieć. Ciekawe. O nie, zdecydowanie za wolno. Może spróbujmy teraz. No, ech! I poszedł. Elegancko. Dobra, to sobie zrobiliśmy. Tu mamy jakiś billboardzik. Zobaczmy. Kurde, ale się pali z grubu. Nie? A czekaj, to nie z tej strony. Gdzie to jest hopa na to? Wow, dopiero tutaj. Co, znowu samochód trzeba zmieniać? Cholera. Nie no, tutaj mamy sporo rzeczy do roboty. Tu mamy drifty, szutro. Nie, zwykłe drifty. Okej, okay. Od tego mam Huracana. Zaraz wam pokażę. Ale tu jeszcze mamy, o, tutaj mamy jakąś strefkę. 322 km na godzinę to będzie trochę trudno, ale może damy radę. Spróbujmy. Nic tu nie uzupełnione. Cholera, nie no.
no. Ja pierdziłem. Jaki kombajn. Zeżar tyle tutaj rzeczy. Dobra, zaraz spróbujemy w drugą stronę. Trochę trzeba się namęczyć z tymi radarami, powiem wam. Żeby zdobyć fajną furtkę, to trzeba wszystkie radary zrobić na 3 gwiazdki. Ja wam nie powiem, jaka furtka to będzie. Ledwo 300, kurde. No, ta strefa jest trudna tutaj. Tu trzeba tak skręcić. Nie wiem, z której strony lepiej atakować. Wydaje mi się, że z tamtej było troszeczkę ciekawiej. Tutaj jest ten ostry zakręt, jego trzeba pokonać. Sprawda, McLaren fajnie skręca, ale kurde... Jeszcze tu jest za wolno. Chyba z tej strony będzie lepiej. Tutaj jest taka dłuższa, prosta. Może nie tyle prosta, ale po prostu mniej zakrzywiona. O, w ten sposób. Dobra, i mykamy w drugą. I poszedł. Myślę, że teraz się uda. Dawaj, McLaren! Ło, coś ty... Co było? No to tutaj trzaśniemy chyba billboardzik. Udało się, dobra, super. Jedziemy na tą strefę. Mam nadzieję, że się uda. No patrz! 323, 22 było na zaliczenie. Ledwo, dosyć trudno tutaj było to zaliczyć. Okej, okay, z tyłu mamy billboardzik, tutaj mamy wyścig, zmienimy sobie na gulfa. Teraz samochód. I pojedziemy tam na te szutry niby robić coś. Okej. Okay. I już biorę mojego wariata. Tak, ja tutaj mam... Nie no, tutaj wszystko próbować, okej. Okay. Zastanawiałem się. I cyk, tu mamy billboardzik. Aha, z drugiej strony jest skocznia. I pyk, o tam wyżej jest jeszcze jakiś billboardzik. Tutaj co chwilę są rzeczy do... Kurde, no nie wiem. Tutaj jest strefa driftowa, tu to. Nie wiem co mam robić najpierw. Tu jest tyle tych rzeczy do roboty, że szok. Ale jakoś sobie poradzimy, nie? Tam jest strefka, tutaj mamy billboardzik. Zróbmy to, co mamy offroadowe, a później weźmiemy sobie Huracana do driftu. Okej? Okay. Dobra, jedziemy z powrotem na billboardzik. Tam trzeba wjechać na drogę i skoczyć. Patrzcie, jak on po tym offroadzie śmiga, nie? Hardcore'owo. Ciekawe właśnie, czy byłby dobry na ucieczki. Już na offroadzie go chyba policja nie złapie. Jak tak śmiga. Poszło? Nie. Dobra, hopa. Z nitrem to poleciał. Z takim dopalaczem z tyłu, nie? Dał radę. Okej, ja muszę teraz znaleźć jakiś wyścig tutaj w pobliżu, bo trzeba będzie zmienić samochód na Lambosa. Okej, szybka podróż tutaj. Ten ziomeczek praktycznie jest zrobiony na speedcross, taki offroadowy, ale tam też powinien sobie poradzić. W tym więzieniu na drifcie, to jak będziemy tutaj driftować, to od razu sobie pojedziemy na ten drift tam wyżej, nie? Gdzie wcześniej widzieliśmy. Ale lata. Tak, on jest do nabijania punktów, chociaż powiem wam, nie jest taki super żwawy jak w poprzednim Need for Speedzie Paybacku. Musimy tu nabić, teraz zobaczmy, 30 tysięcy punktów na 3 gwiazdory. A czekaj, o, w tą stronę się jedzie. Nie tak. O, tu graffiti jest, patrz. No, pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Doskonale. Dobra. Jak tutaj... Czekaj, bo ja chcę anulować tego drifta. Bardzo brzydkie, brzydko te drifty tutaj wyglądają, żeby nabijać punkty. No, anulujże się. Patrz, nie mogę go anulować, tego driftingu. O kurde. Już? Okej. Okay. Teraz tak, w tą stronę, a może pojedziemy w tą. Nie wiem jak on przebiega w ogóle ten drift tutaj. W którą stronę, co i jak. Ręczny. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Yeah.
gitarka. 34 tysiące. Zaliczony. Teraz tak. Mamy tutaj strefę driftową. Gdzieś wyżej była. A, gdzie to było? No patrz, teraz tego nie widać na dużej mapie. Ale to było koło tego billboardu gdzieś, nie? Żeśmy tu skoczyli. Musimy tam pojechać. To Lambo jest teraz tak trochę na offroad zrobione. Właśnie, tutaj na więzieniu powinno coś być. Ale co może tu jeszcze być? Czy dodatkowe graffiti? Tutaj nie. No nie wydaje mi się, żeby coś jeszcze tutaj było. Ale jest, są tutaj graffiti różne, nie? Jest więcej. Tylko akurat nie takie, które możemy zebrać. Dobra, uciekam z więzienia. I jedziemy sobie tam w górę, bo tam są jakieś... Aha! Spoko, przeleciałbym przecież przez to. No, musimy chyba tutaj skoczyć, żeby się udało. O. Nie mam pytań, kurde. Ej, no i jest ta strefa driftowa. Tylko jej nie widać na tej dużej mapie. Zobaczcie, tutaj jest. A jest, pojawiła się. Nie, wcześniej nie widziałem, nie, może ślepy byłem. Okej, w którą stronę? Nie w tą. Dobra. I teraz mam taki bardziej offroadowy samochód. Ale to jest Lambo, powinno sobie poradzić. Dobra, nawracamy. Powiem wam, że chyba samochody robione pod wyścig lepiej driftują niż samochody robione pod drift, przynajmniej na tych częściach elitarnych. Tak, żeby dobić do punktów, które są nam potrzebne, musisz robić coś takiego. Jakbym chciał zrobić samochód, który faktycznie na tych driftach ładnie driftuje, to on by nie nabił tyle punktów. Leciałby ładnym driftem, ładnie by to wyglądało, ale punktów byś miał za mało, żeby to zrobić. Tutaj znowu mamy strefę prędkości, co chwilę trzeba przełączać się między tymi samochodami. Może po prostu róbmy tak, że będziemy robić najpierw strefy driftowe, a później będziemy robić strefy pomiarowe. O, w ten sposób, co? Tak będzie chyba najbardziej korzystnie i najszybciej, myślę. Czyli tu mamy najbliższą chatę, tu mamy sporo stref driftowych. Dobra, spróbujmy. I tutaj niedaleko mamy kolejną strefkę driftowo. Tylko, że do tej strefy, tu jest chyba asfalt, to weźmiemy sobie opony inne niż teraz mamy. Zrobimy sobie w ogóle tuning nie do speedcrossu, a weźmiemy sobie pokazowe zawieszenie. I opony... Tak, teraz mam do speedcrossu, do driftu. Terenowe nie, pokazowe. No dobra, weźmy te do driftu. Lambo troszeczkę zbyt przyczepne jest na tych oponach do speedcrossu. One się nadają bardziej do shooterowych rzeczy. Chyba nieźle go. Dobra, i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Leżała paczka aspiryny. Nie wzięłaś jej przypadkiem? Nie? Może Anna ją przestawiła? Nie, pytałem. O, nie w tą stronę. Odpocznij trochę, zasłużyłeś. Dobra. Może masz rację. A to nie w tą stronę, kurde. No tu między kontenerami, tak? Dobra, sfejlowałem to, spróbujmy... Nie, czekaj, jeszcze mogę jechać. Dobrze, może z tej strony bardziej mi się poszczęści, spróbujmy. Powiem wam, że jestem trochę zawiedziony tym huracanem. Myślałem, że będzie sporo szybszy w tej grze. Mamy tutaj już, kurde, prawie że najlepsze części, nie? Tak trochę... Ty, trudno jest. Trudno tutaj. O, może nie być tak łatwo, jak myślałem. Dobra, próbujemy. Full focus. No, patrz, prawie było! Jeden ślizg mi się naprawdę udał. Jeszcze raz. No, ta strefka dosyć wymagająca. Kurde, niewiele. Ile to trzeba mieć? 12 tysięcy? No nie widać teraz na mapce.
Kurde, jeszcze raz. Teraz już widać. Tak, 12500. Ja miałem tam 11. Dobra, spróbujmy z rozpędu trochę. Ultra dziwne są te drifty, ale... Ej, grze, auta już nie zachowują się tak dziwnie po zaciągnięciu ręcznego. Jest lepiej pod tym względem. Ja ostatnio w ogóle się dziwiłem, dlaczego ja mam tak dużo pieniędzy, skoro dopiero co kupiłem Huracana, nie? A to się okazuje, że za każdą próbę dostajesz nawet i 3 koła, jak tam dostajesz 2 gwiazdki za wykonanie driftu, nie? Także to jest nawet całkiem fajny pieniądz, patrząc na to, że ja tych prób robię tu 30 tysięcy. A teraz dostanę na przykład 4700, nie, za tą próbę. Także zbiera się to. O, deszcz mi powinien trochę pomóc. No i no pięknie! A, 14 tysięcy, dobra, to mamy zrobione. Czyli tak, ten dosyć trudny był ten driftik, trzeba przyznać. Wydaje mi się, że Focus lepiej by sobie tu poradził. Gdzieś tu był jeszcze drift. One się nie pokazują, czy co? Nie wiem. Dobra, Port Murphy, strefa driftu 1 na 2, czyli musi być jeszcze gdzieś druga. I chyba była tutaj, jest tutaj. Tak, strefa driftu, jedziemy sobie... Czekaj, w drugą stronę nie pokazuję. Teraz tutaj, okej. Jedziemy sobie na kolejną strefę i to jest ostatnia w porcie. W sumie dziwne trochę, nie? Port to jest takie typowe miejsce drifterskie już od samego undergrounda. No ale tam nie czepiajmy się, uła. Tutaj będzie tyle łatwiej zrobić te wszystkie rzeczy, dlatego że mamy wyścig. No a na wyścigu łatwo możemy zmienić sobie furkę, nie? Znaczy ten wyścig jest po prostu blisko i raz, dwa, trzy zmieniamy na to, raz, dwa, trzy zmieniamy na inną. Tutaj ten billboard już zaliczony. O, chyba będziemy musieli zmienić opony. Może nie. No chyba tak. Chyba tak. Będziemy musieli to ustawienie do speedcrossu wziąć, co miałem wcześniej. Ono jest takie dosyć uniwersalne. Pokazowe do speedcrossu i opony. Wow. Opony do speedcrossu. Teraz powinno pójść. Teraz wysokie zawieszenie. No. Teraz będzie gites. Ale bez nitra, no, powiem wam, że słabo. Dosyć trudna ta strefka. Jedna gwiazdka tylko. Cholera. Ile ja mam kasy? 400 tysięcy. Ja nie mogę. Tyle kasy miałem, jak kupowałem to Lambo. Tutaj od każdej próby się... O! Od każdej próby się dostaje... No, dalej skręcaj. Dostaje się ten hajs. No, w tej grze Lambos już nie jest taki dobry do driftu. W paybacku właściwie kupowałeś Lambosa, robiłeś na maksa i doskonale to szło, a tutaj no już nie do końca. Czekaj, może inaczej, spróbujmy się mocniej rozpędzić i może uda się jednym ślizgiem zrobić ten drift, albo przynajmniej jakieś 90%, bo tutaj jak się wejdzie na ręcznym, można dużo sobie ułatwić sprawę nieraz. Sami widzicie, że te drifty nie wyglądają fajnie, nie? Niestety. No jednak nie udało się tak super tego zrobić. No prawie, kurde, 30 tysięcy. No i udało się z bólem. Nie wiem jak to zrobiłem, prawdę mówiąc, myślałem, że mi się nie uda. Zaliczyłem tą strefkę. I tak, tu mamy jakąś hopę wielką. Czy mamy tu jeszcze jakieś strefy driftowe w pobliżu? Chyba nie, więc tutaj został mi tylko golfik.
bo trzeba zrobić skoki, a do tego golf jest dobry, dosyć. No dobra, to cofamy się tutaj do wyścigu, zmieniamy na golfa. Myślałem, żeby jak mi się nie uda tutaj tej strefy driftowej zrobić, żeby zmienić sobie na Focusa i może nim spróbować. Wydaje mi się, że nie wiem. Naprawdę miałem spore oczekiwania co do tego Lambosa, że pójdzie fantastycznie, a jakiś taki fantastyczny to nie jest do tego driftu, kurde. No nie ma się co dziwić niby, tak? Może faktycznie poprawili jakąś realistykę w tej grze. Czy może, nie oczekuję, żeby ta gra była, żeby ta gra była realistyczna, tylko nigdy taka nie miała być, ale z drugiej strony w poprzednim NFS-ie tak było, a tutaj to prowadzenie trochę się poprawiło, ale nie na tyle, żeby... Nie wiem. No ale dobra. Myślę, że trochę straciłem kupując tego Lambosa typowo pod drift. I tak, co my tu jeszcze mamy? Tutaj ta plaża wygląda dość pusto. Wydaje mi się, że coś na niej może być jeszcze. Golf w ogóle jest zrobiony na ten offroad i on totalnie nie jest w stanie driftować. To jest ciekawe. Dobra. Nie będziemy mieli chyba hopę. Nie wiem czy... Ej, niektóre drzewa takie grube da się rozwalać, a inne jakoś nie. O dobra, tu będzie hopa po drodze. Okej, bo to ja muszę zobaczyć, gdzie to trzeba trafić mniej więcej, nie? A, jest tutaj, okej. Pewno, to blacha? Zawracamy i a tutaj poszedł. Elegancko. 3 gwiazdy. Musimy tam na górę wbić, jeszcze rozwalić billboard. Golfem chyba wszystko można tu zrobić. Kurde. Jakby się uparł, to i by nawet driftował, nie? Właśnie, jakbym wziął zawieszenie do drift, to bym może się zamienił na tylnonapędowca, kto wie. O, ty, patrz, milimetry. Dawaj golfina. Kolejny billboardik zaliczony. Teraz tam mamy jakiś taki... Gdzie on jest? A, tu. To chyba będzie łatwe. Powinno być. I cyk. Nie da się nawet nim na ręcznym zawrócić, tak jest sztywny. Ops, dobra, to mamy zaliczone, no i teraz jedziemy na doki. No, 290 może być trudno, ale go nie da radę, da radę, kurde, spokojnie. Musi dać. Nie! Dobra, poszedł. Elegancko. Kurde, dobry jest ten golf. 330 nawet machnął, nie? Na niektórych strefach pomiarowych, takich asfaltowych typowo, trzeba takie prędkości zrobić i... Nie, no McLarenem nie... Ledwo co zrobiłem, tak? A tym golfinem. Idzie ładnie. Tu mamy hopę. Płacz, kurde. Bez zastanowienia. Elegancko. I tu mamy jeszcze hopkę w dokach do zrobienia. Możliwe, że tu więcej jest rzeczy... Aha, billboardy już wszystkie mamy. Okazało się, że wszystkie. Możliwe, że jeszcze są tu jakieś poukrywane rzeczy w tych dokach, nie? Będziemy musieli sobie je znaleźć. Albo na nie jakoś tam przypadkowo trafić. Tak, tam mamy hopkę. Nie wiem, czy z dobrej strony zajeżdżam. Chyba nie. Chyba nie, tam muszę jakoś... skoczyć. Będzie podwójny skok, zdaje się. Jep. Robimy podwójny skok. O, szła maszyna. Hamuj. O kurde, rozwalił się prawie cały. No dobra, dalej nie rozwikłaliśmy ani w komentarzach, ani nigdzie zagadki tych wykrzykników przy zawodach. Co one oznaczają, prawda? Nikt nie wie.
Nawet jak się zrobi te zawody, to one dalej są, te wykrzykniki, nie? Dobra, przejdziemy sobie przez stację, żeby naprawić Golfinę. Jedziemy po Flaminga, który jest tu ukryty w okolicy. I... Up! Jak nowy. Dobra, mamy tutaj billboardzik. Ty nawet z tej strony bym dał go radę rąbnąć. Może tak trzeba? Nie, tu mamy rampkę. Szalony, nie? Dobra, tu mamy Flaminga. Właściwie to ja do niego... Co to było? Właściwie to ja do niego jechałem. Ale przy okazji jeszcze robimy inne rzeczy. No jak można. Uuu, jak ukryty. Dobra, jest. Jest Flaming i tu mamy billboard, ale coś tu jeszcze było, czekaj. A, no właśnie. Tu jest strefa driftu. Tylko znowu jej nie widać na mapie. Nie, to nie jest strefa driftu, to jest skok. Nie widać tego na mapie, zobaczcie. Nie, tutaj jest co? Popsalnia w drugą stronę. W drugą stronę trzeba to rąbnąć, okej. Powinno być fajne. Będziemy jechać przez taki tunel. Nie mogę z tych drzew, sorry. O kurde. I te koła w powietrzu, nie? Oh my god. Musimy taką fotę zrobić. Latającego golfa. Czekaj. Tu mamy jeszcze radara. Co my tu jeszcze mamy? Nie, radara. Radar gdzieś tu był właśnie w okolicy do zrobienia i też go nie widzę na tej dużej mapie. Tam jest kopsalnia jeszcze jakaś. Zobaczmy, jest kopsalnia i musimy ją... O, tu chyba będzie trzeba daleko polecieć. Ile metrów? 160. Spróbuję się rozpędzić golfem do... Czy ja tego nie robiłem czasem? Właśnie, chyba tak. Chyba robiłem to, ale może nie zaskoczyłem. Albo mi się nie zapisała gra, nie wiem. Ej, robiłem to chyba. Albo to była w innym miejscu autostrada może. Dobra, najpierw billboard. O nie! O nie, w tą stronę! Dobra, lecimy. Kurde, nie mam nitra. Nie, obraz jest twojej matki, zatrzymaj sobie to gówno. Coś powiedział? O nie, tu trzeba z nitrem i to grubo. Właściwie taką wielką hopę to powinienem pojechać tym szybszym na asfalcie. Poszła! Ty no patrz! 130! Ożesz ty w mordę. Trzeba furę zmienić. Przyspieszenie ja w ogóle nie odczułam różnicy między Golfem a McLarenem. To jest 570S chyba. No dobra, ale wprowadzenie jest znaczna różnica. No ale tutaj mamy te wszystkie pierdółki pod ten. Podprowadzenie na asfalcie porobione. Nie, no tam trochę szybszy jest. Nie jakoś tam bardzo, ale... Ale jednak jest. Tutaj mamy chyba bardzo długie nitro unikalne, zdaje się. Teraz zobaczymy. O kurde, co się stało? I co? Co to było? Ja jestem pewny, że to zawieszenie można tutaj jakoś, to prowadzenie można jakoś tu bugować, żeby wyskakiwać super wysoko. Bo dziwne rzeczy się tu nieraz dzieją, okej. Opatrz, poszedł.
Jak się pali, kurde. Ale coś tu poleciało do kosmosu. Nieźle, no i zrobiliśmy. Tutaj mamy jeszcze jakąś hopę. Ej, to było dosyć trudne, trzeba przyznać. Trzeba było się trochę namęczyć, żeby to doskoczyć, ale finalnie się udało. Podejrzewam, że na tej plaży gdzieś tutaj coś może być ukryte, jakaś skocznia albo coś takiego, nie wiem. Patrzcie, jak się pali moja drezyna, oh yeah! Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę oraz suba. Trzymajcie się, na razie, hejka!